Czekolada sprawia przyjemność jak nic na świecie. Jest doskonała w kostkach, w tabliczkach, płynna, na gorąco. Każda jest doskonała. Więc dzisiaj przygotowuję mocno czekoladowe brownie z polewą czekoladową i ciasteczka czekoladowe z nutą pomarańczy. Gotowanie z czekoladą ma tę świetną zaletę, że można podjadać w trakcie. Więc czas na przyjemność w kuchni. Potrzebuję 240 g mocno gorzkiej czekolady. Najpierw ją posiekam. Dzięki temu będzie się łatwiej rozpuszczać. Słyszycie, jak ładnie chrupie? I siekam trzecią tabliczkę. Teraz część dla mnie. Mocno czekoladowa. 80%. Doskonała. Podgrzewam wodę w garnku i stawiam miskę. Do miski wlewam 300 ml mleka. I do tego mleka dodaję 180 g miękkiego masła. Masło się już rozpuściło w mleku, teraz dodam do niego posiekaną czekoladę. Dobrze, a w międzyczasie ubiję jajka z cukrem w mikserze. Więc wbijam do misy miksera aż 7 jajek. 2, 4, 6 i 7. 200 g cukru. Teraz Wam powiem, że to się musi utrzeć na piękną, gęstą, puszystą masę. Wtedy to brownie trochę urośnie i będzie wyższe. A w międzyczasie wymieszam czekoladę, która się tutaj rozpuszcza w mleku i maśle. Ależ to będzie dobre. Czekolada już się rozpuściła w mleku. Pachnie naprawdę świetnie. Jaki to jest boski zapach. Odstawię ją teraz na chwilę, żeby trochę przestygła, bo nie można jej dodać do jajek, bo wtedy się zrobi jajecznica. Nie róbcie tego nigdy w życiu. Przepięknie jajka ukręciły się z cukrem. Patrzcie, jaka piękna, gęsta masa. Widzicie to? Dokładnie o coś takiego chodzi. To ma być białe, gęste i kremowe. I teraz do tego cuda dodam 25 g kakao z Gany. 25 g to jest około 2,5 łyżki. I 180 g mąki pszennej. Ależ to będzie dobre. Jak to kakao tutaj pięknie pachnie. O, pięknie. I teraz razem jajka, razem z mąką i kakao jeszcze raz wymieszam na piękną, gładką masę. Nie musicie tego długo mieszać, wystarczy, że składniki się połączą. I teraz dodaję roztopioną czekoladę, więc powoli dolewam czekoladę do miksujących się składników. Tu się wszystko zgadza. Kolor, zapach, to będzie doskonałe ciasto. Ciasto brownie ma te zalety, że nie musicie się przejmować ani czy ciasto wyrośnie, ani czy będzie zakalec. Ono się udaje za każdym razem. Mam tutaj już foremkę. Trochę ją posmarowałam masłem i wyłożyłam papierem do pieczenia. I teraz przekładam ciasto do formy. Pięknie wygląda. To będzie wspaniałe ciasto. Wstawiam ciasto do piekarnika. Będę je piekła przez 55 minut w temperaturze 160 stopni. Ciasto się piecze, przechodzę do przygotowania kremu. Potrzebuję 250 ml śmietanki 30%, a do tego dodaję 3 łyżki białego cukru. Mieszam śmietankę, aż cukier się rozpuści, ale nie można dopuścić do zagotowania się śmietanki. Partiami dodaję 180 g czekolady lekko gorzkiej 50%. A i teraz połamię do środka 90 g czekolady. Sprawdzę, jak smakuje. Ale dobra ta czekolada. Jeszcze gryza. Czy mam na zębach? Bardzo dokładnie trzeba to wymieszać i dopiero teraz, gdy pierwsza tabliczka całkowicie się rozpuściła, dodaję drugą porcję czekolady. Polewa naprawdę wygląda już świetnie, zgęstniała, ma piękny kolor i absolutnie obłędnie pachnie. Właśnie tą polewą udekoruję moje ciasto, które właśnie się upiekło. Patrz,
Patrz, widziałeś kiedyś coś piękniejszego? Bardzo jestem z siebie dumna. Ciasto odstawiam do ostygnięcia, dopiero wtedy poleję je polewą. Polewa musi być jeszcze ciepła, a ciasto ostygnięte, więc logistyka. Teraz zabieram się za przygotowanie ciasteczek pomarańczowych. Piekarnik mam rozgrzany do 160 stopni, znowu bez termoobiegu, tylko góra-dół. Do miksera wrzucam 110 g miękkiego masła. Pyk. I dodaję 130 g brązowego cukru. Ucieram masło razem z cukrem przez 8 minut na gładką, puszystą masę. Masa jest już puszysta, cukier połączył się z masłem. Dodaję teraz jedno jajko. Tlum. Oraz jedną łyżeczkę ekstraktu waniliowego. I teraz mieszam to jeszcze chwilę, 3-4 minuty, żeby składniki się dobrze połączyły. Teraz w kąpieli wodnej rozpuszczę 125 g czekolady lekko gorzkiej 50%. I ją tutaj pokruszę do miski od razu. Czekolada tutaj się roztapia w kąpieli wodnej, a ja teraz posiekam dużo, bo aż 270 g klasycznej gorzkiej czekolady 64%. Ta czekolada zostanie dodana do ciasteczek i to będą takie kawałki czekolady później rozpuszczone, więc im drobniej pokroicie, posiekacie teraz tę czekoladę, tym drobniejsze będą później kawałeczki czekolady w ciasteczkach. I tak samo siekam pozostałe dwie czekolady. A ta tutaj w rondelku już się rozpuściła. Zobaczcie, jak pięknie wygląda roztopiona czekolada. Nie ma nic piękniejszego. Do utartej masy dodaję teraz 150 g mąki pszennej i jeszcze jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Dzięki temu ciasteczka trochę urosną. Jedna łyżeczka. Taka przygoda. I jeszcze 30 g kakao z Gany. 30 g to są około 3 łyżeczki. Przesiewam też kakao. Teraz to znowu wymieszam, aż składniki się połączą. Gdy składniki się już połączą, dodaję ostudzoną, roztopioną czekoladę. Są tutaj dodane różne rodzaje czekolady, więc to spektrum smakowe będzie naprawdę obłędne. Jak tutaj widzicie na widelcu, to ciasto jest bardzo gęste i takie właśnie ma być. Dodałam czekoladę i jeszcze dodaję startą skórkę z jednej pomarańczy. Teraz wystarczy to wymieszać tylko do połączenia składników. Do tej masy dodaję teraz posiekaną wcześniej czekoladę. I teraz wymieszam to szpatułką. Porcję tego ciasta będę sobie odmierzała przy pomocy łyżki do lodów. Będę ją nakładała tutaj partiami na papier do pieczenia. Z tej porcji ciasta wychodzi około 18 ciasteczek. Polecam robić duże odstępy pomiędzy ciasteczkami, bo one się jeszcze rozleją i będą większe. To są takie amerykańskie ciasteczka. I ostatnie ciasteczko. Ładne, prawda? Też mi się podobają. Będę je teraz piekła 10-12 minut. Zobaczymy, jak wyjdzie. W temperaturze 160 stopni, góra-dół, bez termoobiegu. Teraz wyjmuję ciasteczka z pieca. Minęło już 12 minut, piekłam je 12 minut. Chodźcie zobaczyć, jak pięknie wyglądają. No piękności. No piękności. Właśnie o taki efekt mi chodziło. Uważam, że są świetne. Świetne. Pachną doskonale. Ciasto przełożyłam na talerz, a polewę przelałam sobie do szklanki. Dzięki temu łatwiej będzie mi ją polać, to pyszne ciasto. Więc czekałam na ten moment. Robię to. Moje brownie już jest skończone. Teraz będę się nim delektować. Brownie ma tę zaletę, że możecie kombinować z proporcjami. Dzięki temu ciasto będzie bardziej wypieczone albo bardziej mokre w środku. No a ciasteczka pomarańczowe, no to jest absolutnie fantastyczna rzecz. Wypróbujcie koniecznie. I do zobaczenia następnym razem.